Cześć, siema Ja nazywam się Olo. Witajcie w kolejnym materiale na tym waszym kanale. Witam was w takim materiale poradnikowym, bardzo szybkim materiale poradnikowym. 2, 3, może 5, może 6 minut nam to wszystko zajmie. Może trochę nawet więcej, bo to będą dwa tematy poruszane. Jeden temat dźwięki, drugi temat nowe ustawienia, fajne grafiki do nocnych rajdów. Ale wam to pokażę. Na sam początek zaczniemy może od dźwięków. Jak wiecie dobrze, pewnie część z Was już o tym wie, Veritas nakręcił prawie dwugodzinny film na temat dźwięków w Tarkowie. Także pozdrawiam tutaj Veritasa. Veritas to jest streamer z Twitcha anglojęzyczny, no i to jest jedna z takich bardziej topowych twarzy, jeżeli chodzi o Twitcha. On nagrał dwugodzinny materiał, jeżeli chodzi o dźwięki. Ja postarałem się tutaj streścić w paru minutach, o co tutaj chodzi z tymi dźwiękami, jak je ustawić. Generalnie po tych testach, co Veritas tutaj pokazał, chodzi tutaj o to, że nakładki nakładki wzmacniające Wasze dźwięki po prostu w sławkach, głośnikach, powodują po prostu problemy, jeżeli chodzi o dźwięki w tarkowie. Jak to się wyłączyć? Wchodzicie sobie, jeżeli macie Windowsa 10, to wchodzicie sobie po prostu w prawy dolny róg, macie tutaj po prostu głośniczek taki, po prostu typowy głośniczek, klikacie sobie prawym i klikacie sobie na dźwięki. Jeżeli tego nie macie, to musicie sobie wyszukać panel sterowania dźwiękiem, żebyście otworzyli sobie takie właśnie okienko. I was interesuje odtwarzanie, interesuje was was zestaw sławkowy, który na przykład macie podłączony. Wiecie, jak wszystko inne jest wyłączone po prostu, wszystko jest niepodłączone, a widzicie, to jest podłączone, bo ja korzystam z zestawu sławkowego HyperXa. Wodzicie sobie na niego, klikacie prawy właściwości. I teraz tak, wchodzicie w trzecią zakładkę. I teraz tak, to wszystko, to są wasze boostery dźwięku po prostu w tych słuchawkach. To trzeba wyłączyć. To trzeba wyłączyć. Jeżeli macie to włączone, macie problemy z dźwiękami w tarkowie. Jeżeli macie to wyłączone, nie macie problemu z dźwiękami. Dzisiaj na live testowałem... Prawie 5 godzin mi się wydaje te dźwięki, bo mi widzowie e, podrzucili e, ten pomysł, żeby jednak to ustawić. Ja wiedziałem już dawno, że Vejita coś takiego nakręcił, ale byłem jakby tak jakoś troszeczkę nastawiony tak. Do tego tak, no i tak to po prostu nie działa, bo to jest Tarko po prostu, nie? Ale faktycznie zmieniłem to, widzowie mi tutaj namówili mnie, zmieniłem to i faktycznie lepiej teraz są dźwięki w Tarkowie postrzegane. Słyszę dokładnie, gdzie kto biegnie, słyszę z której strony. Nawet grałem dzisiaj z Kamykiem na live, z moim kumplem na live'ie graliśmy sobie i on nie słyszał tego, co ja słyszałem, także... Potem zmienił, oczywiście. Potem doradziłem mu, żeby to zmienił, i faktycznie on nagle wszystko zaczął słyszeć. Także musicie po prostu tutaj to wszystko wyłączyć. Po prostu klikamy sobie na. Tutaj zaznaczamy sobie tą kratkę, i automatycznie wszystko inne nam się wyłączy. Jeżeli oczywiście ma się to włączone, to zróbcie to wyłącznie. Wyłączycie te dźwięki, i naprawdę będziecie słyszeć trochę więcej w tarkowie. Także jeszcze raz pokazuję, jak to trzeba zrobić. Prawym nagłośniczek, dźwięki. Wchodzimy na odtwarzanie, wchodzimy na, na zestaw właściwości, trzecia zakładka, wyłączymy sobie tutaj to wszystko. I teraz tak, jeżeli mam to wyłączone, czekajcie, na pewno jest to wyłączone? Tak, na pewno jest to wyłączone. Drugie, co musimy zrobić, wchodzimy sobie do tarkowika, tak, wchodzimy sobie do tarkowika, także przechodzimy tutaj na zakładkę z tarkowem, czekajcie, niech mi się tarko włączy. Będziemy to robić bez cięć, bo ja yy, nie lubię robić tych cięć, potem to trzeba wszystko montować. No, bez cięć lecimy, tak? Te filmy bez cięć są dobre, nie? A teraz możemy sobie porozmawiać, co tam w ogóle u Fajne, wszystko, wszystko jest ok, a u dzieci, wszystko ok. Jak tam w ogóle pogoda, bo u mnie? Dzisiaj padało trochę. Dobra, wchodzimy do tego. I co musicie jeszcze ustawić? Jeżeli oczywiście ustawiliście w Windowsie, że wyłączyliście wszystkie, jakby, boostery waszego dźwięku, bo to się gryzło właśnie z binuar dźwiękiem, to co musicie jeszcze zrobić? Włączyć w tarkowie binuar dźwięki. Jak włączycie w tarkowie binuar dźwięki. Tak naprawdę zobaczycie dużą różnicę między e, tym, co słyszeliście wcześniej, a tym, co słyszycie po prostu teraz. E, teraz wchodzicie sobie w ustawienia, wchodzicie sobie w zakładkę dźwięki, klikacie sobie BINUAR Audio, musicie potem resetować e, tarkowa, musicie go zresetować, ale jeżeli macie BINUAR Audio zaznaczone, ustawiliście w Windowsie to, co Wam pokazałem, dźwięki staną się dla Was bardziej słyszane, bardziej e, klarowne i będziecie mogli wszystko tak naprawdę usłyszeć jeżeli chodzi o tarkowa. A teraz wchodzimy sobie wchodzimy sobie do tarkowa wchodzimy sobie do tarkowa e, wchodzimy sobie e, do tarkowika ustawimy sobie szóstą rano myślę że to będzie nawet e, dobra godzina miejmy nadzieję wchodzimy sobie do tarkowa bo teraz wam chcę pokazać fajne ustawienia Graficzne do nocnych rajdów. Podobno jest to jakaś moda na Twitchu. Ja dzisiaj dowiedziałem się o tych ustawieniach. Nie wiedziałem o żadnych ustawieniach, jeżeli chodzi o modę na Twitchu. Ale chcę Wam pokazać fajne ustawienia, jeżeli chodzi o e, ustawienia do Noctowizji. E, do Noctowizji. Chyba z tego co słyszę, jeszcze jest nocka, bo tam chrabąszcze nam tutaj, albo świerszcze. Świerszcze, nie? Bo chrabąszcze tak nie grają. Świerszcze grają, no. Przecież chrabąższe nie grają. Jak chrabąszcze by miały grać? To są świerszcze, nie? No, chodzimy do Tarkowa i pokażę wam ustawienia posefiksów. No, oczywiście będziecie mogli sobie tutaj zajrzeć, zobaczyć, będziecie mogli sobie tutaj zrobić screena e, tych ustawień I pokażę wam bardzo fajne sz, bardzo fajny noktowizor. szaro, biało-czarny można powiedzieć, tak? Biało-czarny można powiedzieć, tak? I teraz tak, widzimy. Mm, widzimy generalnie na zielono wszystko, no bo jesteśmy na noktowizji, ale. Klikamy sobie ustawienia, klikamy sobie posefixy, zaznaczamy sobie posyfiksy i tu macie Tu macie te posefiksy, które was interesują Minus 100, minus 100, minus 100, 0, 1, 0 Ustawiacie sobie, ustawiacie sobie kolor na No po prostu wybieracie sobie tutaj z tej listy Musicie sobie wyszukać eee, Nie będę może wymawiał, bo jeszcze wymówię, wymówię źle i będzie Potem ustawiacie sobie na 100 Potem ustawiacie sobie e, Protanopia. Ok. Ustawiacie sobie na 0. I nagle zmienia Wam się obraz na jasno, szaro, czarno, biało. I zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, musicie mieć noktowizor, bo bez noktowizji no, wygląda to tak, tak. Ale z noktowizją zobaczcie, jaki jest kontrast. Zobaczcie, jak to wszystko widać. Oczywiście jak wyjdziemy sobie na zewnątrz, tak samo będzie nasz świat wyglądał. Tak samo będzie nasz świat wyglądał. Oczywiście wchodzi, schodzi, wchodzi po prostu... E, tutaj słoneczko, tak? Jest w e, słoneczka, ale jak jesteśmy po stronie, gdzie jest jeszcze ciemno, zobaczcie jak to wszystko ładnie wygląda. I to jest podobno moda w Tarkowie na lepszą widoczność e, Noctowizji e, w nocy po prostu. Jakie są plusy tego? Nie męczą wam się oczy na pewno. Na pewno nie męczą wam się oczy. E, lepiej da się dostrzec e, pewne elementy. Cost, kontrast, e, kontrast ogólnie jest lepszy, mi się wydaje. Takiego ustawienia. No bo normalnie gdybyśmy mieli wyłączone posefixy, to byśmy widzieli po prostu tak, nie? Byśmy widzieli tak. E, trochę nas oślepia już tamta strona, tak? E, na daleko byśmy mieli taką lekką już mgłę. Ten zielony kolor potrafi być troszeczkę problematyczny, nie? jeżeli chodzi o bieganie e, po nocy, ale jak się ustawi tutaj właśnie te posefixy, łączymy sobie posefixy, no to nagle mamy taki obraz właśnie taki szary, ale powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie wszystko widać, e, oczy się tak nie męczą, kontrast przede wszystkim jest lepszy i wydaje mi się, że lepiej e, gierka wygląda właśnie w takich ustawieniach. E, z tego co się dowiedziałem, jest to moda na Twitchu, dużo podobno streamerów właśnie w, takim, w takich właśnie szarych, szarych noktowizjach biega. Może coś w tym jest, może coś w tym jest, że właśnie takie szare noktowizje są lepsze. Na pewno więcej widać i lepiej widać właśnie w szarych noktowizjach, nie? Dobra, także to są moje ustawienia, jeżeli chodzi o pose możecie sobie zrobić właśnie teraz screen na przykład, no i co? I zapraszam oczywiście przetestować te posefixy. Zapraszam oczywiście ustawić sobie przede wszystkim w Windowsie dźwięki, ustawić sobie dźwięki ee, w Tarkowie. Pamiętajcie o tym binuar, binuar audio, pamiętajcie. No i co? I to są wszystko ustawienia. Jeżeli oczywiście pomogę wam, spodobały się, wam się ustawienia e, grafiki, spodobały Wam się ustawienia dźwięku, dajcie łapeczkę w górę, żeby jak najwięcej osób e, dowiedziało się o tym poradniku. Oczywiście live'y są codziennie, żyjemy tutaj na YouTubie już parę lat i parę lat jeszcze przed nami, parę dziesiąt lat jeszcze przed nami, a może do, do końca, kto wie. Także trzymajcie się, dzięki, że jesteście, dzięki za łapeczki w górę, dzięki za subiki na kanale. Widzimy się jutro w kolejnym live'ie, pojutrze w kolejnym live'ie, no w sumie codziennie. Do zobaczenia, do jutra, do kolejnego materiału, do kolejnego live'a na kanale. Trzymajcie się, cześć. Haj, to się kończy?